Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w pigułce, skrót wiadomości MedExpressu. Już w ciągu najbliższego miesiąca Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić rozporządzenie, które ograniczy działalność tzw. receptomatów. Prawdopodobnie niektórych grup leków nie będzie można przepisywać w ten sposób. Lekarze będą też objęci limitami wystawianych recept. W przypadku leków psychotropowych na pewno będziemy dążyli do ograniczenia lub wręcz zakazu wydawania recept w takim trybie. Z drugiej strony chcemy zracjonalizować model działania rynku w ten sposób, żeby wprowadzić pewne ograniczenia w liczbie recept wystawianych dziennie przez jednego lekarza, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia Plus. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o podjęcie prac zmierzających do zmiany formy przeprowadzania lekarskiego egzaminu końcowego i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego oraz zainicjowania prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie niezbędnych w tym zakresie zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. Wyniki lekarskiego egzaminu końcowego i lekarsko-dentystycznego egzaminu wskazują, że obecna forma tych egzaminów nie spełnia oczekiwanych funkcji. Logopedzi ostrzegają, że nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych może ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do terapii logopedycznej. Przyjęty w zeszłym tygodniu przez rząd projekt ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych wywołał gwałtowny protest środowiska logopedów. Zwracają oni uwagę, że zawód logopedy powinien być uregulowany odrębną ustawą, bo w służbie zdrowia pracuje jedynie około 15% logopedów w Polsce. Tymczasem skutki projektowanych regulacji prawnych będą dotyczyć wszystkich logopedów. Z których większość pracuje w placówkach oświatowych i gabinetach prywatnych. Nowa ustawa spowoduje, że nagle stracą oni prawo do posługiwania się swoim tytułem, chyba że podporządkują się nowej ustawie, co wiąże się z szeregiem kosztownych obowiązków. W rezultacie może to doprowadzić do zamykania prywatnych praktyk, odchodzenia z zawodu, a przez to ograniczenia dostępności terapii logopedycznej. Więcej na ten temat piszemy na medexpress.pl. Przenosimy się do Świętokrzyskiego. Od kwietnia mieszkańcy Kielc i całego województwa Świętokrzyskiego mają do dyspozycji dwie nowe pracownie rezonansu magnetycznego. Aktualnie w województwie funkcjonuje 20 pracowni, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak przypomina Beata Szczepanek, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, na badanie potrzebne jest skierowanie. Nie ma za to rejonizacji. Pacjent może wybrać dowolną placówkę, w której przeprowadzi badanie a więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia na medexpress.pl